Już od samego rana Wasyl nastraja się muzyką. Pomaga mu w tym także Biblia. Wasyl jest chrześcijaninem jak wielu Sinti i Romów. Głos Boga uspokaja moje serce. Od Boga czerpię także siłę i mój talent podczas gry na skrzypcach. Od Ducha Świętego czerpię siłę. Sam nigdy w życiu nie pobierałem lekcji gry na skrzypcach. Wozy cyrkowe stoją na peryferiach miasta, na brzegu rzeki Garony, dzielącej bogate dzielnicy Bordeaux od biednej części miasta. Wasyl jest dumny ze swego pochodzenia, zarówno przynależności do Sinti i Romów, jak i do cyrkowej rodziny. Aleksandre Romanes jest dyrektorem cyrku, ale ten tytuł nic dla niego nie znaczy. Już kilkadziesiąt lat temu pozbył się większych zawodowych ambicji. Wybrał życie wędrowne, choć wie, że nie wszędzie jest to mile widziane. Nomadów można spotkać na całym świecie, wszędzie mają złą opinię. W tym sensie wiedzie nam się podobnie jak Indianom nad Amazonką, czy niektórym afrykańskim plemionom. Nomadzi przeszkadzają, dlatego wszyscy wolą, by żyli jako osiedleńcy. Ale osiadły tryb życia zaszkodził Sinti i Romom, uważa Romanes. We Francji na przykład większość z nich żyje w slumsach, nawet w skrajnej biedzie. To moja teściowa po prawej stronie, to ciotka mojej żony. Ta z kolei to dalsza kuzynka. A to jest moja córka. To coś pięknego w cygańskiej rodzinie. Starszych nie odstawia się na bok. Żyjemy wszyscy jak jedna wielka rodzina. Praca w cyrku jest ciężka. Aleksandre Romanes kontroluje, czy młodzi artyści trenują. Dzieci są dumą cyrku. Stanowią trzon rodziny Romanesów, która jest przeciwna hierarchizacji i podziałowi na warstwy. Młodych ludzi wprowadza się w błąd. Narzuca się im standardowe formy myślenia. Omamia się ich modą, wysportowanym ciałem, bogactwem i karierą. Nie wiem, jak można być szczęśliwym, walcząc o takie wartości. Oznaczałoby to, że wszyscy bogaci są szczęśliwi. Dzięki występom rodzinie Romanes udaje się powiązać koniec z końcem. Przez cały rok wędrują po Francji. Tylko zimą zatrzymują się na jednym miejscu. Sami decydują o tym, gdzie i kiedy wystąpią i to uważają za wielkie szczęście. To, co dla nas jest naprawdę ważne, to kontakt z ludźmi teraz, w tym momencie. Nie myślimy o jutrze. Mieszanka cygańskiej muzyki i akrobacji przyciągają widzów. Nieudany numer akrobatyczny nie zniechęca publiczności. Emanują niesamowitą radością życia. To bardzo pomaga w smutnych chwilach. Po takim spektaklu inaczej się patrzy na Sinti i Romów żebrzących na ulicy. Wtedy odbiera się ich jak członków jednej wielkiej wspólnoty. Mały cygański cyrk na obrzeżach miasta, dzięki niemu dla wielu cygańskie życie nabrało całkiem nowego znaczenia.